Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Zauważyłem, że spodobał wam się mój nowy format na kanale. A więc z tego tytułu będę od dziś ten nowy format uskuteczniał. Jednak zanim przejdziemy do nowego formatu, chciałbym wam jedną rzecz pokazać. Tak nie piszemy. Tak nie piszemy w sekcji komentarzy, ponieważ jest to bardzo nieprzyjemna i niefajna mowa, która powoduje, że jest mi przykro i jest mi źle. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Chciałbym was zaprosić na mój nowy format na kanale. Dzięki jednemu użytkownikowi chciałbym dziś wam przedstawić moją topkę nieulubionych youtuberów, twórców, których nie darzę sympatią ani szacunkiem. Tak więc bez zbędnego przedłużania ruszamy z koksem. Na miejscu piątym będzie Jim ETS. Kanał Jim ETS został założony przez łódzkiego Pedryla. Bardzo mi się w tym kanale nie podoba to, że jest on bardzo wulgarny wobec swoich widzów. Pała nienawiścią, nienawistnym językiem. Za każdym razem obraża bardzo dobrych twórców, którzy chcą go w jakiś sposób ukierunkować na właściwą drogę. Nie panuje on nad emocjami, ponieważ prawdopodobnie nie dostaje żadnych podwyżek, a robi nadgodziny za darmo. Bardzo mi się to nie podoba, że taki kanał jakkolwiek istnieje w przestrzeni publicznej. Liczę na to, że spokornieje, a jak nie spokornieje, to zamknie swoje konto na YouTubie. A teraz przechodzimy dalej. Na miejscu 10. Capybar. Capybar jest moim ulubionym kanałem. Bardzo lubię w nim to, że robi on materiały przyrodnicze, które są elokwentne i z nich można naprawdę wiele wywnioskować. Dodatkowo jest on moim ulubionym twórcą kontentu Q&A. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy Q&A, oznacza to Questions and Answers, czyli pytania i odpowiedzi. Jest to mój ulubiony content na tym kanale i uważam, że jest to kanał, który powinien mieć przynajmniej 1 000 000 subskrybentów i powinien być on znanym i lubianym influencerem. Idziemy dalej. Miejsce 55. Strażak Ray. Strażak Ray jest to kanał założony przez psią końcówę zwaną jako Ray, Rejosław bądź też Raycraft. Jest to twórca, którym mógłbym skategoryzować go mianem patostreamingu i patostreamerki polskiego YouTube'a. Jest to twórca, który zdecydowanie powinien ponieść konsekwencje za swoje czyny, ponieważ reprezentuje on biedę umysłową oraz pospólstwo. Nie pozdrawiam tego użytkownika i liczę, że będzie miał dużo, ale to dużo nadgodzin w robocie, żeby sobie dorobić przy okazji i mieć mniej czasu wolnego dla siebie. Pozdrawiam, idziemy dalej. Miejsce 3. Jim. Jim jest moim nieulubionym youtuberem, ponieważ nie lubię w nim tego, że on wyznaje zasadę, że jeżeli ktoś popełni jeden błąd ortograficzny, to od razu banuje takiego użytkownika na kanale i jest to bardzo nieprzychylna w mojej opinii postawa, ponieważ skutkuje ona tym, że prawdopodobnie musi on w ten sposób leczyć swoje kompleksy, ponieważ niestety jest on zakompleksionym twórcą, któremu brakuje łapeczek w górę oraz subskrypcji. Dlatego zróbcie to i zasubskrybujcie jego kanał, mimo że nie lubię tego kanału i nie lubię tego twórcy, to zasubskrybujcie go, aby zniwelować frustrację i złość w nim, ponieważ uważam, że jest zbyt niej dużo w nim i zachowuje się on bardzo jak toksyczny człowiek. Idziemy dalej. Dodatkowo jeszcze chciałbym wspomnieć, że Jim jest tłustym twórcą, a tłuścioszki lubią słuchać tłustej muzyki. Tak więc Jim tańczy jak szalony na przykład przy takiej muzyce. Playboy. Yeah. Miejsce 56.
Jimmy Music. To jest kanał, o którym już kiedyś nagrywałem. Jest to złodziej na polskim YouTubie, który jeszcze nie poniósł konsekwencji, a powinien ponieść konsekwencje za swoje czyny, ponieważ kradnie on bity. Nie przesłyszeliście się. Kradnie on bity. Tak jak kiedyś Gargamel pocisnął Reto, tu przy okazji wam pokażę, że Reto kiedyś został przez Gargamela pociśnięty, tak Jimmy Music jeszcze nie został przez nikogo pociśnięty, a jest to multikonto naszego multikonciarza Jima, który nie potrafi założyć jednego kanału, tylko działa na kilkunastu tysięcy kanałach, ponieważ ma takie wybujałe ego na swoim punkcie, że myśli, że ludzie się nie kapną, że to jest jego kolejne multikonto, tylko pomyślą, że to jest kolejna inna osoba. Dodatkowo jeszcze on postanowił potwierdzić na jednym ze swoich postów na swoim głównym kanale, że liczy się dla niego tylko hajsiwo i nie szanuje on swoich widzów, więc gardzi on swoją widownią, ale kilka złociszy on od serduszka przytuli, tak więc nie pozdrawiam tego użytkownika, idziemy dalej. Miejsce 2137. PGS. PGS jest to kolejny z nurtów pato streamerów i pato youtuberów polskiego YouTube'a. Jest on osobą, która ciągle wyzywa Bogu ducha winnych twórców, jak na przykład Capybar. Nie ma on podstaw, bezpodstawnie on wyzywa takich twórców, a później się dziwi, że tacy twórcy mają gdzieś jego pytania do Q&A. Drogi PGS-ie, radzę zaprzestać takich praktyk, bo inaczej skończysz jak psia końcówa, czyli Ray. Będziesz na totalnym odludku i nikt nie będzie się liczył z twoim zdaniem. Chciałbym, abyś zmienił postępowanie. Idziemy dalej. Miejsce 69. Pixel. Pixela bardzo lubię z powodu takiego, że jest on bardzo mądrym i elokwentnym twórcą. Dodatkowo zasłynął on z kontentu Robloxowego oraz Minecraftowego. Niedługo uda mu się wbić próg 100 tysięcy subskrypcji, tak więc gratulujemy mu z całego serduszka i liczymy na dalsze powodzenie. Idziemy dalej. TheKubos123. TheKubos123 to jest kolejne multikonto naszego multikonciarza Jima. Tam próbuje być śmieszny ze swoimi YouTube pupami, ale niestety mu to nie wychodzi, ponieważ większość jego YouTube pupów została zalana negatywnymi komentarzami, ponieważ twórcom, a raczej też widzom, jak i twórcom oryginalnego wideo, które on przerabia, nie podoba się to, że on robi tego typu przeróbki i on tak działa od lat i od lat ludzie mu ciągle w komentarzach wypisują, że robi on niefajną robotę, tak więc nie pozdrawiamy tego użytkownika i myślę, że możemy przejść do podsumowania. Więc moi drodzy, podsumowanie wygląda następująco, że nie bawcie się w tego typu YouTube, bądźcie lepszymi twórcami, bądźcie naprawdę lepszymi ludźmi niż wyżej wymienieni Jimowie i bądźcie jak na przykład Capybar, jak Pixel, jak Ray może niekoniecznie, bo będziecie wtedy psiami końcówami. I moje motto życiowe na dziś, teraz musicie się skupić, słuchajcie uważnie moi drodzy, moje motto życiowe na dziś, które chciałbym wam przekazać, to jest następujące. Przepraszam, troszeczkę się zaciąłem. Raz jeszcze powiem, ponieważ trzeba dobić do prawie 8 minut, o ile nie 10. Tak więc moje motto życiowe na dziś. Kto pyta, nie błędzi. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało i ohajo wszystkim. Pa, pa.